Dzień dobry moi drodzy, witam ponownie w kolejnym filmie z serii Zagrajmy w Alex 2, no i oczywiście kontynuujemy naszą rozgrywkę po tym, jak wreszcie udało nam się ustabilizować nieco sytuację z szóstą siłą. Nie pogadajmy z ludźmi, którzy przetrwali ten atak. W ogóle on wygląda jak ten Harbel, czy jak on tam miał. On dokładnie identycznie wygląda jak ten gość, który nam zlecał po prostu kradzież w straży, tam gdzie jest szczur, w forcie, kojarzycie? Dajcie znać, no moim zdaniem wygląda mega podobnie, tak teraz w sumie zauważyłem, o Boże, kup wyposażenie dla berserka, dla banity, dla kleryka, dla alba, dla Morkona, za 5000 kryształków, nieźle. Może bym mu generalnie sprzedać kilka rzeczy, mianowicie mega dużo kasy można na tym zbić. Tak, zwłaszcza, w sumie 171 obrażeń, o kurde, tylko że to jest broń dwuręczna, no ale to jest o 78 punktów lepsze niż to, co mam, zobaczę, może z tego skorzystam. Dobra, sprzedam te inne rzeczory. Wszystko, z czego i tak nie będę korzystać. Dobrze, nie ma żadnych limitów, nie? Odnośnie tego, ile możemy mu rzeczy sprzedać. No widzę, że zdobywanie broni i jej sprzedaż to jest chyba najlepszy patent na jakiś zarobek. Prawdę powiedziawszy, to dziesiątki tysięcy można tym zgarnąć. Patrzcie na te 3400, no po prostu obłęd. Zarobkowy obłęd. A coś tam sobie zostawimy. Z broni palnej również. Dobra, jakieś tam głupotki byłyby na dole, ale to już szczerze drobne pieniądze są w porównaniu do tego, co my tutaj mamy z tego. Już mi się nie chce przez to przeklikiwać. Tak się kurde pozmieniało, no. Dobra. Zaakceptujmy wymianę. 21 tysięcy prawie, ja pierniczę. No to na wiele będzie nas teraz stać, myślę. Do Tialga chciałbym podejść i pogadać. Aczkolwiek może zajmiemy się po prostu questem. A, nasz android miał, znaczy dron miał do nas questa. Nieważne, zaprowadź mnie do tych chipów. Uruchamiam protokół nawigacyjny. I pewnie się na miejscu pojawimy, dokładnie. Bardzo fajna sprawa. Moi drodzy, jak oglądacie serię, zostawcie proszę kciuka w górę dla jej wsparcia. Będę bardzo wdzięczny. Zrozumiałem. Dajmy im popalić. I jeszcze więcej bitki. Pilnuję tyłów. Słucham? Zapraszam do mnie. Chyba lepiej nie zaprzątać sobie tym głowy. O kurde. To było niezłe. Naprawdę wyszło im to. W ogóle mam wrażenie, że w tej części można ze słabszym ekwipunkiem naprawdę dużo zdziałać. Jedynie były problemy trochę z przeżywalnością, tu jest trochę łatwiej. O kurde, ale go zgarnąłem. Kurator, taki boss tutaj widzę. No, jego w cutscence pokazywali chyba w ogóle. Cię, kopnął swojego prawie, widzieliście? Dobra, chyba najpierw tych sprzątniemy i się na jednym zaraz skupimy. A nie, tu jest więcej tych kuratorów, widzę. To niedobrze. 350 expa, o kurde. Grubo. Co to, cyklopem jesteś? No to jak jeść podczas walki. O kurde, spadł. Dobra, teraz widzę, że będziesz tam strzelać, więc jeszcze więcej broni, tych obcych. Ale to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Sferyczny miecz zdobyłem. To jest sferyczne ostrze, a miecz? Sferyczny, ale słabiutki jest, kurde. Wykryto u obcych to ranga. O! Czyli mogą być gorsi nawet. Warto wiedzieć o tym. O! Serio? I teraz jakieś takie świństwo mnie zaatakowało?
No co jest? Nie mogę go zabić. Au. 250 expa. No nieźle. Dobra. O, jeszcze był jakiś mieczor. A, może chociaż drogi. Nie czuję, żeby to się zawaliło. Dowódco. Słucham. Jak leci? Chciałem ograbować, obrabić zwłoki jeszcze, nie? Obrabować, Boże. Zlokalizowałem i zlikwidowałem liczne chipy kontrolne w okolicznych maszynach. Spostrzeżenie. Obcy przypuszczalnie usuwają części urządzeń. Powód nieustalony. Serio? Obcy zaczęli zbierać elektrozłom? Przypuszczenie. Zamierzają aktywować starą technologię. Że co? Po co tak rozwinięta rasa miałaby kraść popsute tranzystory i płyty główne? Niewykluczone, że strategia obcych polega na wykorzystaniu starych komponentów do zwiększenia mocy obliczeniowej. Czyli ten wiekowy sprzęt może im pomóc w obliczeniach? To chcesz powiedzieć? Potwierdzam. Przypuszczenie, dawne moduły zostaną użyte do produkcji nowych jednostek. Większa moc obliczeniowa przekłada się na szybsze rezultaty. Nie brzmi to jak element przemyślanego planu inwazji. Raczej jak desperacja. Przyjąłem. Prawdopodobieństwo słuszności domniemania niskie. Zaleca się zgromadzić dokładniejsze dane w celu zwiększenia precyzji. Niech będzie. Daj znać, jeśli znajdziesz coś więcej. Przyjąłem. Możemy w końcu sprawdzić tutaj? No dobra. Tu coś jeszcze jest? Komórki plazmowe. Granaty, o. To jest ciekawe. Możemy sprzedać te granaty, trochę się boję z nich korzystać, szczerze mówiąc. Safe, ale nie zhakujemy tego. Ja nie wiem, czy tych liczb powinienem szukać gdzieś na ścianach tych budynków, czy co? Zewnika? Kurde, co jest? Obrażenia do ognia, jednego punktu w budowę tylko mi brakuje, czujcie? Będziemy mieli jeszcze mocniejszą broń, ona ma trzy puste gniazda nawet. Ale jaja. Z tym, że to nie jest uszkodzona broń, dlatego ona jest taka potężna. Ta byłaby lepsza. 130. Gdybym ją naprawił. No ale jak na razie możemy to tak ogarnąć, słuchajcie. Myślę, że super sprawa. Wstawmy sobie to. Tutaj. Wow. Nie mogę się doczekać, aż wykorzystamy w boju to. Ale może zajmiemy się jeszcze szałem maszyn, który... mamy dość daleko. Niekontrolowane drony bitewne. To powiem wam, że może być naprawdę najwyższy poziom trudności, jeżeli chodzi o wyzwania do tej pory. Co brzmi fajnie, zważywszy na to, że zdobyłem naprawdę taką, myślę, przyzwoitą nie tylko zbroję. 43 pancerze, to w porównaniu do tego, co miałem wcześniej, to jest naprawdę mega dużo. A to miałem 12. Ale też mamy przecież naprawdę fantastyczną broń białą i chciałbym ją w końcu sobie przetestować też jakoś. Także myślę, że można byłoby to zrobić. Przy okazji z Tialgiem nie pogadaliśmy. Kurwa, niewiele brakowało. Tak to zatem jest. Co za... upokorzenie. Naprawdę nie zdajesz sobie sprawy. Zostać zdradzonym i wypędzonym przez swoich ludzi to dopiero upokorzenie. Musiał być dla ciebie ciężki okres. Powiedzmy. Zostać ofiarą napadu we własnym domu. Dzięki niech będą gwiazdom.
Bestie nie zdołają przekazać wieści swym panom. Inaczej zwaliłby nam się na głowę cały garnizon niebian. To na pewno wykluczone? Cóż, wszyscy nie żyją. Zaczynam sądzić, że potrafią o wiele więcej niż podejrzewamy. Może posługują się telepatią? Dosyć. Myślmy pozytywnie, dobrze? Jak poprawimy swoją sytuację? Znajdź kolejnych towarzyszy. Potrzebujemy przynajmniej 5, którzy zawsze będą stacjonować w bastionie. Niełatwo znaleźć rekrutów, wiem o tym. Ale bez wątpienia coś wymyślisz. Jak zawsze. Jak zawsze. Należy wzmóc wysiłki. Coś takiego nie powinno się więcej powtórzyć. Wydaje mi się, że on za mało robi. Ten dużo gada. 5 doskonałych kompanii w sztabie 6 siły. W sumie... Cholera, nie mamy tam teleportacji możliwej. Souza. Fox, wiecie co? Nie, najpierw zajmiemy się tym szałem maszyn. Może klerykom jakoś tym zaimponujemy przy okazji, może wtedy byliby chętni, żeby się dołączyć do nas. Bo wątpię, że tak po prostu zagadamy do każdego i oni powiedzą: okej, dobra, pomożemy wam. Razem staniemy w ramię z kosmitami, nie? No chyba tak łatwo nie pójdzie. O kurde. Można się... Ała. Poczuć nieswojo. Najgorsze, że tak zlagowało jeszcze przed upadkiem. Okej. To było naprawdę dziwne. Cały czas ta muzyka taka bojowa jest? Przecież już... Kurde no. Chyba nic się nie dzieje, co? No bez przesady, żeby tyle mnie gonili aż. Bez jaj. Tu może będzie jakiś teleporter, kurde. Może się bardziej tej głównej drogi powinienem trzymać, no. Te portale zazwyczaj tak były rozstawione, a nie gdzieś tam na zadupiu jakimś. Znaczy tak też się zdarzało, ale raczej... w pobliżu ścieżek jakichkolwiek one się znajdowały, no. Mimo wszystko wiadomo, się będę trochę rozglądać. Ale no nie widzę niczego. To one gdzieś tutaj były. No na końcu tych ruin. Na końcu tych ruin są gdzieś te maszyny bojowe. No dobra. Wow, ma 2 hity. Takie mocne. Nieźle. Pewnie to podpala jeszcze, ale jesteśmy w stanie ich podpalić, bo mają za mało HP. O! Cześć kolego! Nie wiem, serio, 2 mocne ataki robią robotę. Patrzcie. What, ty dziadu? Żyłeś mnie. Aha. Czemu z łuku nie mogę skorzystać? Nie wiem. O, cześć. Gdzie mogę rozwalić, chociaż? Kurde, kolejne? Jak już go tam dosięgnąłem? Ale ciężko było. Czemu... ten śmiech co jakiś czas słyszymy, no przecież nie zrobimy niczego złego, nie? Bez jaj. No, oczywiście, że musi wzlecieć, widzę. Dobra. To był ostatni dron. Analiza gleby wskazuje, że doszło tu do dużej bitwy. Oj, to widać. Ziemią znajdują się liczne... Analiza gleby wskazuje, że doszło tu do dużej... A, to nie uśmiech, tylko ich umieranie. Znajdują się liczne ludzkie szczątki.
Nie było tu żadnej bitwy. To cmentarz. Korygowanie analizy. Korekta zatwierdzona. To nic takiego, mały. Co mi nie gra z tymi maszynami kleryków? Muszę pomówić z Kroni U4. Co? Siedzi w tym głębiej niż ja. Stoi obok ciebie, znaczy lata obok ciebie. Błąd systemu. Przydałaby mi się pomoc z kilkoma szalonymi robotami. Analiza. Transmisja radiowa mechanicznych jednostek kleryków wykazuje silne anomalie. Ta, to już wiemy. Przestudiowałeś też ich usterki. Co odkryłeś? Za mało informacji. Potrzebna wymiana danych z panelem centralnym kleryków. Panelem centralnym kleryków? Masz na myśli tę maszynę ze Starego Świata na pokładzie rakiety? Kalana? Potwierdzam. Cóż, wygląda na to, że będę cię musiał jakoś zsynchronizować z bóstwem kleryków. Potwierdzam. Zabiorę cię tam. Przyznaję, jestem ciekaw, co takiego wypluwa ta puszka. No dobra, to więcej nie zrobimy już tutaj. Oczywiście level wbiliśmy, ale tak, błąd systemu, Kalan. Ktoś mówi, że to nie będzie proste, by się tutaj dostać. To jest na górze. Najprawdopodobniej. Zaraz, czy tutaj możemy coś posprawdzać? Bo widzę, że te X-y na mapie. Aha, czyli was w jakiś sposób nie posprawdzałem? Śrubki, jakieś pierdoły, miecze, no nie wiem, dałbym sobie głowę uciąć, że to podnosiłem, ale... Miecz albów? Wait. What? Czemu miecze albów tu są? O, swoją drogą, beznadziejne są. Są to bronie. O Boże, jeszcze więcej was. Kurde, ale szybkie. Wyglądacie jak puści z Dark Soulsa. Bez kitu. Teraz dopiero skojarzyłem to. Okej. Okay. No, nie wejdziemy tędy. To by trzeba było przejść dookoła. Pięknie. Trochę śmieszne, że możemy tak szybko wyhamować po spadaniu, ale... No wiadomo, że to jest jakieś tam uproszczone, no. Się nie czepiajmy tego. Co to było? Jezu, zioło lecznicze, przynajmniej jakaś igła. Mówię, co jest grane? O Boże, na hita one są! Super. No bardzo szybko możemy mięsko zdobywać, a wiecie, no jest ono ważne. Tą drogą najedzmy się trochę. Surowy drop to jest chyba gwarantowany drop z nich. One wyglądają jak takie... Taki miks ścierwojadów trochę z... Z indykami. Indykami zombie takimi, o. Dobra, jesteśmy już praktycznie... chyba w miejscu docelowym, jeśli dobrze widzę, tak jest, to jest nawet ta sama wysokość, także wszystko się zgadza. Czyli tu gdzieś jest nasze... O, miejsce zainteresowania. Uruchamiam proces łączenia. Dokładnie. W takim razie w drogę. Zegar tyka. Za mało informacji. Potrzebna wymiana danych z panelem centralnym kleryków. Jakże by inaczej. Wykorzystajmy nasz czas jak najlepiej. Dowódco. Łączenie. Łączenie. Zbliża się zagłada. Przyjdź do Kalana. On cię zbawi. O co chodzi? Czy to sztuczna inteligencja rakiety? Zbliża się zagłada. Przyjdź do Kalana. On cię zbawi. Zbliża się zagłada. Przyjdź do Kalana. Jezu. On cię zbawi. Dobra, wyłącz to, mały. Analiza. Panel centralny kleryków się zapętlił. To słyszę, ale jaki był tego powód? Poza faktem, że to przedwieczna technologia, której powierzono zarządzanie wojskiem kleryków.
Uruchamiam protokół analityczny TGRG35C. Proszę czekać. Proszę czekać. Chwila. Ile to zajmie? Brak danych. Wstępna aproksymacja 123 lata. 30 dni. O Boże! Dobra, zostawmy to. Jakoś ustalimy, co poszło nie tak. Czy możesz chociaż coś zrobić, aby ta puszka przestała nawalać i wydawać maszynom rozkaz do ataku? Potwierdzam. Połączenie między Kalanem i robotami kleryków zlikwidowane. Aha. W porządku, a więc nic tu po nas. Przynajmniej na razie. A nuż problem tkwił w kilku przepalonych obwodach? Kto wie? Chodź, wynośmy się stąd. Przyjąłem. Fajny jest ten kurczę główny wątek. Naprawdę mega ciekawe to jest. Ale wiecie co, myślę, że chyba najpierw ogarniemy i tak te symbole Starego Świata i zajmiemy się eliminacją tutaj tych pozostałych maszyn, żeby mieć to już z głowy. I dopiero później zajmiemy się już tym rekrutowaniem kolejnych osób do naszej szóstej siły. Tak obstawiam, że to będzie najciekawsze. O kurde, zapomniałem, że... możemy tak zrobić, proszę. Aha, nie wejdziemy teraz. Dobra, naprawdę wiele tutaj widzę tych podżegaczy. Znaczy wielu podżegaczy łazi. Pień! No, powiedzmy, że drugi raz walczymy z tym samym, więc w jakiś sposób to ma... to jest jakoś połączone, tak? Jakąś spójną część mamy w tej walce. Staram się, że czasem to wszystko zbierać z nich, bo to jest trochę dużo pieniędzy, jak widzimy zresztą. Trochę ignorowałem temat sprzedaży broni. Bardzo niesłusznie. O, ta broń jest mega droga. Odblokowano ciągnięcie obrońca. Nice. Szczerze, jakoś lepiej mi się walczy niż w Eleksie 1. Nie wiem, czy to jest jakieś placebo, czy po prostu po czasie mam takie stwierdzenie. Ale no... Znaczy walka jest drewniana, oczywiście, że tak. Ale jakoś jest przyjemniejsza. Szkoda, że nie wiem, co podnoszę, bo... O, teraz w ogóle się pojawia, takim opóźnieniem. Już nie powiem, bo nic nie pokazuje, ale pokazuje na szczęście. No i z kuratorem nie będzie prostej zabawy. Ale kopnął Kroniego. Nice. O Jezu, to potrafi przywalić. To już bez żartów. Trzeba go szybko wyeliminować. Dobra, on nie jest w stanie mnie zaatakować. Możemy go tak zaspamować tymi naszymi ciosami, że goś po prostu nie może się ruszyć. To jest piękne. Autentycznie. Wspaniałe to jest. Niektóre te questy główne, z głównego wątku, są naprawdę szybkie do zrobienia. Nie powiem, że proste, ale są szybkie. Więc jak dobrze, że się tutaj wszystko nie rzuciło na mnie od razu. Byłoby niewesoło. W sensie w jednej fali takiej jakby, no teraz sam się wbiłem wreszcie. Boże, kurator znowu. Podżegacze lepiej skosić. Nieobraźnie będzie. Au! Nie no, ale broń jest genialna po prostu, jak w masku po prostu wchodzimy w nich. Świetnie się z nią bawię. Czy to ostatni? Chyba tak. Ewentualnie kawałek dalej jeszcze ktoś tam będzie. Możliwe, że się jakoś uchowali. A tu jeszcze jakiś kurde jest koleś. Nie wiem jak szczerze mówiąc, żeby się uchował. Przecież od tej strony wchodziliśmy. Jeszcze jeden podżegacz musi gdzieś być. Jeszcze jeden podżegacz, dobra, dwóch żyje.
To są ostatnie niedobitki, także no... Już nawet jednego z nich widzę. Kolejny jest w tamtym kierunku, bardziej na północ. Jakbyśmy chrupki jedli. Takie musi to mięsko być bardzo wypieczone, słuchajcie. Mnie to trochę boli, bo serio niewiele brakuje, żeby Alex był naprawdę bardzo dobrą grą. Sprzęcie ze starego świata. Kto wie, do czego się posuną, jeśli im nie przeszkodzimy. Ciekawe, czy to byłaby wtedy broń atomowa? Czy to taki sprzęt chodzi? Dobra, niczego tu już więcej nie ma. No i moi drodzy, zajmiemy się zadaniem związanym z sojusznikami nowymi dla szóstej siły, ale to wszystko już w kolejnym odcinku z Alex 2. Mam nadzieję, że wam się podobało. Naprawdę miło spędziłem czas, mam nadzieję, że wy również, oglądając tę serię. Jeśli wam się podobało, zachęcam do stawienia kciuka w górę, no i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki, a tymczasem do zobaczenia i do usłyszenia jutro w kolejnych materiałach. Pa, pa. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.